Zarzut usiłowania zabójstwa dla Sebastiana S., który w nocy z piątku na sobotę maczetą zaatakował 32-letniego Dębiczanina. O zdarzeniu zrobiło się głośno po zamieszczeniu wpisu i zdjęcia na profilu z informacjami udostępnianymi przez mieszkańców. Prokurator przesłuchał już podejrzanego. Nam opisał, jak dokładnie wyglądała cała sytuacja i w jaki sposób Sebastian S. tłumaczył swoje zachowanie. Było to około drugiej w nocy. Dwóch mężczyzn po wyjściu z lokalu zamówiło kebaba, jedli sobie kebaba i w pewnym momencie podeszło do nich trzy osoby, dwóch mężczyzn i kobieta. Przy czym nasz podejrzany miał przy sobie maczetę i tą maczetą, no tak jak kijem baseballowym, zamachnął się na jednego z pokrzywdzonych. Ten całe szczęście zasłonił się lewą ręką, w wyniku czego doszło do złamania kości tej ręki. Dokładnie doznał obrażeń ciała w postaci rany ciennej okolicy dalszej części przedramienia lewego po stronie grzbietowo-bocznej. I rana obejmuje również skórę i mięśnie i doszło do złamania kości łokciowej lewej. No, chyba miał szczęście ten człowiek, ponieważ ten, mówię, to wyglądało na to, że ten cios był skierowany na głowę. No i po tym zdarzeniu oddalił się nasz podejrzany z rynku. Udało nam się go zatrzymać. Jest to Sebastian S., znany nam już z innych zdarzeń, 27-letni mieszkaniec Dębicy. Co prawda jeszcze nie karany, ale no, postępowania są w toku. Przedstawiliśmy mu zarzut usiłowania zabójstwa. No, biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy na nagraniu, to wygląda na to, że to uderzenie było zadane z dużą siłą, no, zważywszy, że złamało kość ręki. I podejrzany nie przyznał się do tego, że chciał zabić tego człowieka. Twierdzi, że chciał go tylko nastraszyć, że gdyby ten człowiek tej ręki nie wystawił, to po prostu tylko on machał mu koło głowy, a nie było jego zamiarem spowodowania jakiekolwiek obrażeń ciała u tego człowieka. Jeśli chodzi o maczetę, to twierdzi, że nosi ją dla samoobrony, ponieważ już kilkakrotnie był wcześniej pobity, miał złamaną bodajże nogę. I co prawda w tych faktów, jak twierdzi, nie zgłaszał na policji, ale ten sprzęt nosił dla samoobrony. Aha, jeszcze dodał jedną rzecz, że ta maczeta była w opakowaniu, w futerale, dlatego to właśnie jego zdaniem wskazuje na to, że nie chciał spowodować jakiejś większej krzywdy pokrzywdzonemu. Wygląda na to, że pokrzywdzeni nie są związani z pseudokibicami, że to były jakieś przypadkowe osoby. Dębicka prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Podejrzanemu grozi od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Ponieważ Sebastian S. nie został zatrzymany bezpośrednio po ataku, nie wiadomo, czy był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Nie znaleziono także maczety. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego.